Dzień dobry Państwu. Witamy w Podatkach Info. Dzisiejszym tematem jest e-Urząd Skarbowy. Gościem naszego dzisiejszego odcinka jest Sebastian Polański z Krajowej Administracji Skarbowej. Bardzo serdecznie witamy. E-Urząd Skarbowy, aplikacja, działa już od 2 lat. Co to tak naprawdę jest e-Urząd Skarbowy i jak możemy się do niego zalogować? E-Urząd Skarbowy jest naprawdę nowoczesnym kanałem komunikacji między klientem a urzędami skarbowymi. Dzięki temu o każdej porze dnia z dowolnego urządzenia mobilnego możemy załatwić swoją sprawę w urzędzie skarbowym. A jak się zalogować? Jest kilka sposobów. Najprościej, najbardziej popularnym sposobem to jest oczywiście profil zaufany ePUAP, ale tak samo przez mObywatela, przez swoją bankowość elektroniczną, czy też przez e-dowód. Z jakich funkcjonalności możemy skorzystać w aplikacji e-Urząd Skarbowy? No, taką podstawową i sztandarową usługą jest oczywiście usługa Twój e-PIT. Niezmiernie się cieszy co roku coraz większą popularnością, ale tak samo możemy złożyć pismo ogólne do Urzędu Skarbowego, możemy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, o niezaleganiu, podejrzeć nawet jeżeli zdarzyło się, że dostaliśmy jakiś mandat karny, to możemy taki mandat też zobaczyć, podejrzeć jaka jest zaległość wynikająca z tego mandatu karnego, ale także możemy swoje dane identyfikacyjne i rejestracyjne podejrzeć i zaktualizować. I wiemy, że ta aplikacja jest cały czas rozbudowana, dołożono nowe funkcjonalności. Jakie są te najnowsze funkcjonalności, które teraz ostatnio weszły? Od tego roku w usłudze Twój e-PIT będą mogli rozliczać się przedsiębiorcy. Także oprócz tradycyjnego PIT-37 i PIT-38, tak samo przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czy też podatku liniowym, albo na zryczałtowanym podatku dochodowym, będą mogli rozliczyć się w ramach usługi Twój e-PIT. Także kolejną taką nowością jest możliwość podejrzenia swojego takiego rozliczenia. Możemy wygenerować, przedsiębiorca będzie mógł wygenerować taki raport właśnie o stanie swoich płaconych zaliczek, o swoich danych rejestracyjnych, podejrzeć numer konta bankowego i w tym raporcie będzie miał taki swój pełen podgląd swojej działalności gospodarczej. A te zaliczki, które będą tam widoczne, jaki okres wstecz można podejrzeć? To są za bieżący rok, za ten rok, który będziemy rozliczać, składać zeznanie podatkowe. Docelowo oczywiście będzie też w historii do 5 lat wstecz. Niemniej jednak to jest po raz pierwszy i w tym roku na razie będzie widoczne zaliczki, będą widoczne za bieżący rok podatkowy, czyli za 2023 rok. W aplikacji znajdziemy również konto organizacji. Do czego ono służy? Konto organizacji jest przeznaczone między innymi dla spółek kapitałowych, dla fundacji, dla stowarzyszeń, dla innych organizacji prawnych. Składając taka fundacja, takie stowarzyszenie, taka firma może złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego, gdzie upoważni osobę fizyczną, żeby ta osoba fizyczna mogła w imieniu właśnie tej spółki, tej firmy działać, załatwiać sprawy w e-Urzędzie Skarbowym. Wystarczy złożyć sam wniosek, wniosek zostanie zarejestrowany i taka osoba będzie mogła właśnie reprezentować tą spółkę, tą firmę przez e-Urząd Skarbowy. Tutaj często też się pojawiają pytania, a co z, na przykład z jednoosobową działalnością gospodarczą, co z takimi mikroprzedsiębiorcami? To jak najbardziej, jeżeli taki przedsiębiorca upoważnił, złożył pełnomocnictwo ogólne dla swojej księgowej, taka księgowa po prostu loguje się do e-Urzędu Skarbowego i w imieniu podatnika działa, załatwia sprawy. W imieniu podatnika nie na swoje konto się loguje? Loguje się na swoje konto, ale składa dokumenty, wnioski w imieniu podatnika, tak. Było już tu wspomniane, że przez tą aplikację e-Urząd Skarbowy również rozliczymy swoje zeznanie roczne. Jakie nowości też właśnie można znaleźć? Zostały wprowadzone nowe deklaracje podatkowe, które możemy przez e-Urząd Skarbowy złożyć. Dotyczy to właśnie deklaracji majątkowych, czyli dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych, formularzu PCC3, deklaracji spadkowych i do zgłoszenia darowizn SDZ2 i SD3, a także zgłoszeń identyfikacyjnych NIP2, NIP7 i NIP8. To jest największa nowość też od tego roku.
Bardzo przydatną funkcją w e-Urzędzie Skarbowym jest możliwość zapisania kopii roboczej danego dokumentu. Tak, czasami wiadomo, coś robimy, nagle otrzymujemy pilny telefon, musimy gdzieś wyjść, wyjechać, załatwić jakąś szybką sprawę. Możemy ten swój dokument zapisać bez obawy, że utracimy te dane, wrócić do niego później. Mamy na to aż 90 dni, żeby wrócić do tego dokumentu i zacząć od tego momentu, na którym skończyliśmy. Tam chyba też jest coś takiego jak historyczne dane, też można jakieś tych deklaracji podglądać? Tak, w tej chwili możemy już podejrzeć swój wgląd do historii dokumentów do 5 lat, wstecz do 2019 roku dokładnie. Od 2019 roku możemy, jeżeli potrzebowalibyśmy kopię takiego dokumentu, na przykład do banku, tak, to możemy taką kopię pobrać sobie, wydrukować lub zapisać na nośniku elektronicznym. A ta deklaracja PIT, ta kopia jakby tego zeznania rocznego, ona będzie miała jakby ten numer referencyjny? Tak, dokładnie, ponieważ będzie dokładnie wszystkie zeznania mają tą formę elektroniczną i tutaj bez obaw te dokumenty są honorowane przez banki czy inne instytucje. To dobrze wiedzieć. 3 stycznia bieżącego roku została wprowadzona nowa formuła obsługi telefonicznej klienta. Na czym ona polega? Tak, w województwie dolnośląskim od 3 stycznia powstał pilotaż właśnie obsługi nowego modelu obsługi telefonicznej klienta. Polega to na tym, że jest jeden numer telefonu do wszystkich urzędów skarbowych. Dzwoniąc na taką infolinię, łączymy się z konsultantem. I teraz taka rozmowa przebiega na dwa sposoby. Jeżeli na sposób standardowy, tak jak do tej pory, można powiedzieć, że otrzymamy ogólne informacje od konsultanta lub też konsultant może nas uwierzytelnić i warto właśnie tutaj wejść do tego e-urzędu skarbowego, ponieważ tam możemy nadać sobie tak zwany kod telepin. Tym kodem telepinem właśnie uwierzytelniamy się podczas rozmowy z konsultantem i wtedy już konsultant może nam podać szczegółowe dane dotyczące naszej sprawy. Ma to przede wszystkim przyspieszyć tą obsługę, tak żeby klient nie musiał szukać wielu numerów telefonów, czy to do jednego działu, czy do drugiego działu, pod jednym numerem telefonu, żeby mógł spokojnie załatwić swoje sprawy. Ewentualnie konsultant na infolinii przełączy go do swojego urzędu skarbowego, do konkretnej osoby, która szczegółowo będzie mogła z nim załatwić sprawę. A jeżeli to jest na przykład biuro rachunkowe i ma podatników, jakichś tam klientów, to czy ta osoba też może, jak może się uwierzytelnić jakby dla tego przedsiębiorcy, jeżeli chce jakby tą sprawę załatwić? Konsultant przyłączy do urzędu skarbowego. Pracownik urzędu skarbowego będzie ma tak samo podgląd, jeżeli było złożone pełnomocnictwo ogólne, będzie mógł to od razu na bieżąco zweryfikować i wtedy z tym księgowym rozmawiać, dokonywać właśnie tych szczegółowych analiz dotyczących danego klienta. Ale musi to pełnomocnictwo ogólne być złożone. Tak, być złożone do urzędu, być wprowadzone. Tak. Czyli nie skontaktujemy się już z urzędem skarbowym? Skontaktujemy się oczywiście, jak najbardziej skontaktujemy się, ale przez tą infolinię, przez ten nowy model obsługi klienta. I w jakich województwach teraz właśnie ten pilotaż jest infolinii? Obecnie on działa oprócz naszego województwa dolnośląskiego w województwie łódzkim oraz opolskim. Także proszę Państwa, zachęcamy do kontaktu, znaczy i tak nas jakby przełączy, prawda, na tą jedną infolinię telefoniczną. Tak, nawet jeżeli mamy gdzieś zapisane w nośniku to swój stary jakiś gdzieś tam numer telefonu, to i tak zostaniemy przełączeni automatycznie na nowy numer infolinii. To my, proszę Państwa, czekamy na Państwa opinie. Możemy zbierać właśnie, jeżeli jesteście z województwa dolnośląskiego, łódzkiego albo opolskiego i akurat kontaktujecie się z Urzędem Skarbowym, to przysyłajcie do nas opinie, tak? Czy tam pozytywnie to, czy negatywnie odbieracie. My zbierzemy i możemy zawsze przesłać. Tak, prosimy o przekazanie. Jak najbardziej zachęcamy Państwa do korzystania z tego modelu i faktycznie składania swoich opinii, wyrażania swoich emocji na ten temat jak najbardziej. Co moglibyśmy jeszcze poprawić? Tak jak mówię, to jest pilotaż. Ten pilotaż potrwa do końca marca i mam nadzieję, że spodoba się Państwu i zostanie już z nami na zawsze. Tylko proszę Państwa, bardziej opinie niż emocje może, bo różnie to bywa z emocjami. Także bardzo dziękujemy za wywiad. Proszę Państwa, naszym gościem był Sebastian Polański z Krajowej Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
I zachęcamy właśnie do składania opinii i korzystania właśnie z e-Urzędu Skarbowego. A program prowadziła Janina Pokaska i Sylwia Rzepka.